Nie, no, założyć? Załóż, oczywiście. 10 tysięcy kary, wiesz. Ale za co? Psik, odejść pół metra jeszcze. Odejść. O! I pół jest. Trzy teraz. No dobra. Ale przepraszam, ja z jedynej słusznej opcji. Zabrałem mojemu wnukowi i mam taką trochę dziecięcą. No to nie ma. To pan pers. Nie no ludzie, dobra, zapłacę 10 tysięcy. Ja mam locek. Pisać? Hej, szanowni państwo, mamy 15 godzinę, tak jak się umawialiśmy, a za o godzinie 16 za godzinę ma zacząć padać, w związku z tym nie będziemy tracili czasu i zaczynamy. Jest nam bardzo miło państwa przywitać. 4 lata spotykaliśmy się na wycieczkach z cyklu Historia jednej ulicy. Teraz po 6 miesiącach przerwy witamy państwa ponownie na nowym cyklu, który dzisiaj w tym miejscu otwieramy. Cyklu, który organizujemy z okazji rocznicy 75 lat polskiej Iławy. 75 lat temu zakończyła się II wojna światowa. 75 lat temu w Iławie pojawili się pierwsi Polacy niedługo po przejściu frontu, kilka tygodni po przejściu frontu. I 75 lat temu, równo 1 czerwca 1945 roku, stanowisko burmistrza Iławy objął pierwszy Polak, Maksymilian Grabowski, o którym dzisiaj powiemy kilka słów, ale więcej powiemy w czasie kolejnych wycieczek, bo dzisiejsza wycieczka to jest wycieczka otwierająca cykl poświęcony Iławie, czy historii Iławy okresu powojennego, od roku 1945 do roku 1956. Mniej więcej na tym roku powinniśmy dzisiaj zakończyć. Jeśli już dzisiaj chcieliby państwo uzyskać więcej informacji, zdobyć więcej informacji na temat okresu powojennego, to odsyłamy państwa do podcastu, który powstaje Kronika Zaginionego Miasta, gdzie pojawia się dużo informacji, interesujących informacji, ciekawych informacji, nowych informacji właśnie o okresie powojennym. Dlaczego wybraliśmy to miejsce i skąd tematyka dzisiejszej wycieczki? Jesteśmy przy ulicy Kościuszki, dawnej ulicy Stalina, o czym też powiemy. Stalina ma tam. No, urząd... no dobra, tu dotąd była Stalina. Pierwszy urząd miasta był na Stalina, czyli jeszcze tutaj po tej prawej stronie. Jest to ulica, która tak naprawdę jako jedyna czy jedna z nielicznych w Iławie przetrwała niemal w całości, gdzie znajdowały się najważniejsze obiekty. Od tego szpitala, który znajduje się tutaj, o czym powie za moment Darek, przez pierwszą siedzibę zarządu miejskiego, czyli urząd miasta, przez szpital dla oficerów, przez Urząd Bezpieczeństwa, milicję, niedaleko stąd mieliśmy pocztę i wiele, wiele jeszcze innych ciekawych miejsc. Żebyśmy nie tracili czasu, to jest mój kolega Darek Paczkowski, radny miejski, regionalista, nauczyciel historii, znawca i ławy przewodnik po Warmii i Mazurach. To proszę bardzo, to ja, tak? Proszę państwa, witam państwa bardzo gorąco i serdecznie i powiem tak. 119 dni. 119 dni, tyle mi minęło od mojej ostatniej wycieczki. Fakt, od wycieczki komercyjnej, bo dla gości z jednego iławskich hoteli, ale tęsknica mnie za państwem bierze okrutna, tak jak i Michała. Bardzo się cieszę, że możemy państwa spotkać, że jesteście państwo z nami, że państwo nie zapomnieliście i tak sobie myślałem, no przyjdzie 20, może 30 osób. Na tyle przygotowałem tylko takie gadżety, ale już informuję, że te pocztówki, które poproszę Grzegorza, żeby rozdał, tak? Grzesiu, jak moja babcia mówiła, kto przód, ten miód. Ale ja już informuję państwa, że te widokówki z okazji 715-lecia lokowania miasta Iławy są do darmowego nabycia w informacji turystycznej. Natomiast, to kolega zaraz je rozdał, one są dwie różne. I tak jak Michał wspomniał, państwa, my nie zapomnieliśmy o państwu, państwo nie zapomnieliście o nas, bardzo się cieszę, że jesteśmy razem w tych pięknych okolicznościach przyrody, choć aczkolwiek powinienem mieć to założone, no może nikt nie podkabluje i może... kamera powie wszystko, okej, dobra. Zachowujemy oczywiście dystans, państwa, nasza wycieczka jest zgłoszona do Wydziału Kryzysowego, także staramy się, żeby ta odległość między nami była taka, żeby zachować bezpieczeństwo. No i kochani, ruszamy, a ruszamy właśnie na wycieczki spod tego miejsca, bo ono jest takim miejscem szczególnym,
I datę, którą żeśmy my z Michałem wybrali, o 7 czerwca zadecydował Michał. Proszę Państwa, jest to data zupełnie, zupełnie nieprzypadkowa. Gdy popatrzymy jeszcze sobie tam na górę. Ale zabraknie. Tak, aż zabraknie. Było ich 40, więc o, prawie wszyscy z Państwa dostaną. Mam jeszcze inne drobiazgi. Proszę Państwa, dlaczego akurat tutaj to miejsce? Ano, proszę Państwa, dlatego, że ta szkoła stała się takim miejscem, w którym od początku ogniskowała się taka więź ludzi, którzy tutaj zaczęli do Iławy przyjeżdżać. I proszę Państwa, już w lutym 1945 roku, gdy zaczęła się kształtować tutaj administracja, może nie w Iławie od razu, na początku w Suszu, pojawił się tu pan Krzyżak. Pan Ludwik Krzyżak, był to zacny człowiek z Krakowa, który przyjechał tu do Iławy, żeby otrzymując pewne wytyczne w Suszu, w powiecie, w maju, pojawił się tu i zaczął tworzyć zręby polskiego szkolnictwa. Gdy przyjechał do Iławy i spojrzał na tę szkołę, no zobaczył przepiękny budynek, który jako jeden z nielicznych wtedy stał w pełni okazałości. Okazało się, że szkoła nie była szkołą, była szpitalem. Bo tu, proszę Państwa, zainstalował się sowiecki szpital dla ciężko rannych żołnierzy, którzy walczyli w okolicach Iławy, nie tylko o wejście do Iławy, ale również w okolicach Iławy. Dwa zdania dokładnie na temat, dosłownie na temat tej szkoły, Państwo pewno wiecie. Stadtschule została otwarta po, Państwa, uwaga, 7 miesiącach budowy. Tę szkołę na przełomie lat 1898-1899 budowano 7 miesięcy. 7 miesięcy. Iławska firma, Państwa, to są solidne, nie żadna tam skanska, bo jakieś inne. To było 7 miesięcy. Fakt, że mi od 1798-99 wychodzi, że 2 lata, natomiast takiej prawdziwej roboty było tutaj 7 miesięcy. 6 października 1899 roku pierwsze dzieciaczki weszły, rozbrzmiał dzwonek w tej szkole. A w 1945 roku w styczniu tu zainstalowali się sowieccy żołnierze. Około miesiąca września zaczęła się powolna ewakuacja Rosjan. Bardzo powoli Rosjanie stąd wyjeżdżali. I od miesiąca listopada zaczęły się prace porządkowe tutaj w tej szkole. Jak one wyglądały, to wie pani Monika, bo pani Monika tutaj jako malutka dziewczyneczka zaczęła uczyć się nie tylko polskości, nie tylko języka polskiego, bo jak mi pani Monika powiedziała parę dni temu, w którym mówisz, w tym roku 46, a nie, to jeszcze po polsku nie umiała. Pani Monika uczyła się języka polskiego, tak. I proszę Państwa, co niesamowite, najmłodsze dzieci, to był tu rocznik 1938, najstarsze dzieciaczki 1927. Zobaczcie Państwo, jaki rozstrzał. Ale, żeby być precyzyjnym i dokładnym, to nie tu rozpoczęła się nauka. 18 września, wspomniany przez Michała, pan Maksymilian Grabowski, o którym Michał powie jeszcze więcej, uczestniczył jako burmistrz w rozpoczęciu roku szkolnego. A rok szkolny miał swoje rozpoczęcie w kościele. Był to jeden z niewielu budynków użyteczności publicznej, który ocalał. I tam 18 września pojawiła się 40 dzieci. Rozstrzał wiekowy już Państwu powiedziałem. I tam były przemówienie, było odśpiewanie hymnu i dzieci rozeszły się na ulicę Narutowicza 2, ponieważ tam rozpoczęła się nauka, tam był budynek szkoły, ten, który dzieci rozpoczęły. Sowieci się, jak wspomniałem, wynieśli koło listopada z tego szpitala. Zresztą wiąże się z tym taka przedziwna historia odnalezionego tajemniczego listu, który pani dyrektor Skubi znalazła w jednej z framuk okna, jak robiono remont, ale to może o tym kiedy indziej. I proszę Państwa, od listopada, grudnia rozpoczęły się tu już prace adaptacyjne. Pan Krzyżak dbał o to, żeby
wstawić coś, co przypominało okna, bo oczywiście szyby były powybijane. I 6 stycznia zorganizowano bal dla rodziców. Był to bal charytatywny, na którym 6 stycznia 1946 roku, bal charytatywny, w czasie którego datki zbierano na doposażenie szkoły, na to, żeby przystosowano oczywiście niektóre pomoce naukowe, które tutaj Niemcy zostawili, i 7 stycznia rozpoczęła się nauka. Już wtedy, zerknę sobie do notatek, było 97 dzieciaczków, czyli rośnie ta liczba dzieci. W lutym rozpoczął się tak naprawdę pierwszy rok semestr nauki tu, już było 97 dzieciaczków, a w marcu już 177. Czyli ta liczba dzieciaków coraz bardziej rosła. I proszę Państwa, my jesteśmy między szkołą a pomnikiem Mikołaja Kopernika. I tu, proszę Państwa, dochodzimy do... Chyba, że Michał, masz jeszcze coś na temat tego, co powiedziałem o rozpoczęciu nauki. Może dodam tylko tyle, że o ile Ludwik Krzyżak był pierwszym dyrektorem tej szkoły, ale był też pierwszym przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej, która rozpoczęła działalność po roku 1948 i też przyjacielem burmistrza Maksymiliana Grabowskiego. Doskonale się znali, rozumieli i współpracowali bardzo blisko. Proszę Państwa, mijają 24 lata. Szkoła jest bez imienia, nie ma żadnego patrona. Takich pomysłów było kilka. Pierwszym jeden z pomysłów był Cyprian Kamil Norwid. Taki był pomysł. Niemniej jednak stanęło na Mikołaju Koperniku. Proszę Państwa, dzięki uprzejmości pani dyrektor Skubi mam dla Państwa taką niespodziankę. Uwaga, akt erekcyjny, o matko jedyna, który mówił, proszę Państwa, w ten sposób. Działo się to w Iławie dnia 7 czerwca, hello, to nie jest przypadek, 7 czerwca 1969 roku, w 50-lecie PRL-u i powrotu powiatu iławskiego do macierzy. Hello. Kiedy to pierwszy sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR był Władysław Gomułka, przewodniczący, i tak dalej, tych zacnych panów minionej epoki wymieniać nie będę. Niemniej są tu też nazwiska z naszej iławskiej, powiedzmy wierchuszki władzy. I przewodniczącym prezydium miejsc Wojewódzkiej Rady Narodowej był Marian Gotowiec, kuratorem Franciszek Sikora. W powiecie iławskim pierwszym sekretarzem komitetu KP, to był komitet powiatowy, był Tadeusz Piątkowski, sekretarzem propagandy Stanisław Komórek. I tak, dobra, też sobie tych panów pominiemy. Inspektorem szkolnym był Kazimierz Kowalski i w imieniu komitetu organizacyjnego nastąpiło, proszę Państwa, trzy uroczystości w jednym. O godzinie 17:00 7 czerwca orkiestra PKP odegrała hymn Polski. Później głos zabrał pan dyrektor Franciszek Żak, wygłosił przemówienie okolicznościowe. Następnie odczytano akt nadania imienia szkole Mikołaja Kopernika. Następnie po raz drugi odegrano hymn, po czym nastąpiło odsłonięcie tego pomnika. Proszę Państwa, mam specjalną nagrodę dla osoby, która mi powie, kto był projektantem i wykonawcą tego pomnika. Ha, ha, ha. Kalmus? To nie ten. Kalmus robił Żeromskiego. Kalmus robił Żeromskiego. Oczywiście sam Paczkowski nie jest taką mądralą, żeby to pamiętał. Pierwszego oczywiście pamiętam. Pan Marszal, i to takie z angielska nazwisko pisane. Pan Bolesław Marszal i pan Edward Jurjewicz. To dwaj artyści, którzy tworzyli w Olsztynie. Pomnik został tu przywieziony i też 7 czerwca został odsłonięty. Czy proszę Państwa, było tak. Imię, pomnik i jeszcze było uroczyste wręczenie sztandaru. Te wszystkie uroczystości to był 7 czerwca 1969 roku. Dlaczego z maj jest właśnie? Słucham? Pojęcia bladego nie mam.
Natomiast tutaj taka, wiecie państwo, dlaczego jest taka nakładka? Co tam? Dekomunizacja. Co tam zakryli? A, zakryli, proszę państwa, tam 25 lat PRL. Fuj, fuj, fuj. Takie, no straszne po prostu, by to tak ludzi raziło. Tutaj niektórzy ludzie na drugą stronę pewno przychodzili, żeby nie widzieć tego paskudnego PRL-u. No tak, taki był, no i tutaj przyklejono to. Ja przypuszczam, dlaczego maj? 1 maja? Być może tak to. Natomiast na pewno to wszystko się wydarzyło 7 czerwca 1969 roku. Dobra. A ja mam dla państwa też niespodziankę. Nie będzie żadnych konkursów. Dla pań, które są gospodyniami w domu, proszę uprzejmie, chusteczki. Bardzo proszę, może teraz z tej strony też zacznę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Obiecuję, następna wycieczka. Każda pani otrzyma taką, może jeszcze piękniejsze, tak? Za chwileczkę rozdam jeszcze kolejne drobiazgi dla państwa, ale my teraz sobie już, Michał, możemy chyba maszerować, tak? Pójdziemy, tak. Przejdziemy dalej. Nieprzypadkowo zatrzymujemy się w tym miejscu. Tak naprawdę to chyba najważniejsze miejsce akurat tej dzisiejszej, pierwszej otwierającej wycieczki. To tutaj w tym budynku znajdowała się pierwsza siedziba. To proszę bliżej. Też nie możemy 1,5 metra. To mogę przynieść. Sekundka. Chodźcie tu państwo, tutaj jeszcze miejsce. Lepiej może na alejce, nie? Zaraz tam podejdziemy, dobra. W tym miejscu znajdowała się pierwsza siedziba zarządu miejskiego, czyli de facto pierwszego urzędu miasta, i tutaj od 1 czerwca 1945 roku rezydował pierwszy polski burmistrz Iławy, Maksymilian Grabowski. Pewnie wszyscy sobie zadają pytanie, dlaczego nie w ratuszu? Celowo podjęto decyzję, nie była to decyzja Grabowskiego, była to decyzja władz partii, żeby niejako zerwać z tą niemiecką tradycją, i mimo tego, że ratusz był w części spalony, w części był uszkodzony, to mimo wszystko była możliwość, żeby tam znalazły się biura, żeby tam znalazła się pierwsza sala narad. Zdecydowano, żeby wyprowadzić siedzibę władz miasta z ratusza. Zarząd miejski znalazł swoją siedzibę właśnie w tym miejscu. I przez wiele kolejnych lat urząd miasta, później część biur urzędu miasta znajdowała się właśnie tutaj. Nie wiemy kiedy z Darkiem, kiedy tutaj ten herb naszego miasta się znalazł. Nie mamy zielonego pojęcia, ale pewnie nieprzypadkowo też ma związek właśnie z funkcją, jaką pełnił ten obiekt. Nie było, prawda? No, ja widziałem jedno ze zdjęć tutaj, to rzeczywiście tego herbu tutaj jeszcze nie było. Ten obiekt ma ścisły związek z postacią pierwszego burmistrza Maksymiliana Grabowskiego, o którym powiemy więcej na jednej z kolejnych wycieczek, kiedy będziemy w drugiej części naszego miasta, czyli w okolicach Starego Miasta i ratusza. Do tego roku była to postać, o której niewiele się mówiło. Pewnie dlatego, że no, jakoś i nie było wiedzy na ten temat, nie było okazji, dopiero w tym roku mamy 75. rocznicę. Doprowadziliśmy do tego, żeby rok 2020 był właśnie rokiem w Iławie Maksymiliana Grabowskiego, pierwszego burmistrza. Sala narad w ratuszu też będzie miała od tego roku nazwę, będzie nosiła imię Maksymiliana Grabowskiego. To bardzo ciekawa postać, o której tak naprawdę wiemy i dużo, i mało. Gdyby sięgnęli państwo do monografii Iławy wydanej w 1998 roku, przeczytaliby państwo, że Maksymilian Grabowski był przez 4 lata przed wybuchem wojny burmistrzem Warki. Dzisiaj wiemy już, że to nieprawda. Być może był burmistrzem Warki, ale na pewno nie do roku 1939. Udało nam się dotrzeć do materiałów, z których wynika, że Grabowski był burmistrzem Warki w czasie wojny. Czyli de facto był mianowany na burmistrza Warki przez okupanta, czyli przez Niemców, przez władze niemieckie. Z tych materiałów wynika, że Grabowski został burmistrzem Warki, ponieważ łączyły go bliskie relacje
z niemieckim starostą tamtejszego powiatu, czy osobą, która zarządzała tamtejszym okręgiem. Brzmi dziwnie i niebezpiecznie, ale w tych samych materiałach mowa jest o tym, że Grabowski był celowo obsadzony na stanowisku burmistrza przez armię, znaczy on był członkiem Armii Krajowej, miał pseudonim Teodor. Później w niejasnych okolicznościach musiał trafić do obozu gdzieś już pod koniec wojny na Polesiu. Tam zresztą poznał wiele osób, które ściągnął później do Iławy. Między innymi Mikołaja Czernego, o którym jeszcze dzisiaj kilka słów Państwu powiemy. Trafił do Susza w kwietniu, w maju 1945 roku i z Susza przybył do Iławy, gdzie został wyznaczony na burmistrza. Wiadomo dzisiaj, że przynajmniej tak wynika z dokumentów, był sprawnym organizatorem, dobrym burmistrzem, mieszkańcy go cenili, szanowali. Niestety w roku 1948 został oskarżony o niegospodarność, zdjęty ze stanowiska burmistrza, wsadzony do aresztu. Po uniewinnieniu wyjechał z Iławy, nigdy już do naszego miasta nie wrócił. Dlaczego? Dlaczego został aresztowany, tego nie wiemy. Podejrzewamy, że być może wyszedł na jaw fakt jego członkostwa w Armii Krajowej albo po prostu pewnego konfliktu z partią. Grabowski był niezależny, cieszył się dużym szacunkiem wśród mieszkańców. Prawdopodobnie nie pasowało to górze partii i postanowiono zdjąć go z tej funkcji. Czekamy cały czas jeszcze na materiały, które mają dotrzeć do nas z Warki. No, chcielibyśmy jak najwięcej wiedzieć o pierwszym polskim burmistrzu. Póki co wiemy niewiele. Kolejnym burmistrzem po nim był przez chwilę jego zastępca Leon Krzykalski. Mam jego zdjęcie, dzisiaj później pokażę. Nie mamy zdjęcia Grabowskiego, nie wiemy jak wyglądał. Po nim był Józef Sierż, który w niełasce uciekł z Iławy, zdefraudował mnóstwo pieniędzy, zostawił Iławę bez pieniędzy, wyjechał stąd, był w ogóle z Katowic, nie wiadomo jak tutaj się znalazł w Iławie. Później znowu Leon Krzykalski i następnie Stanisław Perkowski i to było tych czterech pierwszych polskich powojennych burmistrzów. Później te funkcje władzy wykonawczej sprawowali przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, a później naczelnicy. Michał z wielką skromnością nie przyznał, że tym jednym z pierwszych przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej był Michała dziadek. Pan Jerzy Fajkowski. Jerzy Fajkowski, tak, zapomniałem imienia. Pan Jerzy Fajkowski. Proszę Państwa, nasza wędrówka to takie miejsce dziwne w czasie tej wędrówki, ponieważ Państwa, kto pamięta, co tu tak w okolicach 1 maja w tym miejscu mniej więcej było? Trybuna honorowa, tak jest. Michał, proszę Państwa, nawet ma zdjęcie właśnie tej jednej z trybun honorowych. Orła bez korony. Natomiast ja w związku z tą, nie tylko z tym trybuną, z tym miejscem w zasadzie, mam jeszcze jedną ciekawą taką historię, którą mi przekazała, jak zawsze, pełna tajemnic i nowinek pani Monika Krajnik. Otóż, proszę Państwa, gdy pani Monika Krajnik w 1946 roku, na początku już trochę lepiej mówiła po polsku, nauczyła się wierszyka bardzo fajnego, a przynajmniej dzieci się nauczyły ze szkoły numer 1, bo proszę Państwa, wtedy 3 maja to był pierwszy i ostatni raz, kiedy można było w sposób nieskrępowany obchodzić. Święto 3 maja. I tu, proszę Państwa, ktoś pamięta, gdzie był CPN? Tak jest, tam kawałek na rogu CPN. Natomiast tu był taki placyk, proszę Państwa, gdzie dzieci się zebrały i zaczęły śpiewać pieśni patriotyczne związane z 3 maja. I co przykuło uwagę malutkiej wówczas małej Monisi? Otóż, Państwa, na dachu tego budynku, kto mi powie, proszę Państwa, ale tutaj się nie wyrywać, jest nagroda, okej? Do jakiej, do jakiego sklepu wchodziło się po tych schodkach? Co? Księgarnia, pani tak jest. Nagroda, proszę zaraz na chwileczkę pani wręczę. Księgarnia. Natomiast jak pani Monika zauważyła, na samej górze, mimo zapowiedzi o wyjechaniu, siedzieli radzieccy żołnierze. Pani Monika z takim zdziwieniem stwierdziła, że to byli matrosy. Czyli kto?
Marynarze, tak? Marynarze, którzy albo obserwowali, albo się przyglądali, albo w jakiś inny sposób. W każdym razie ich spojrzenia omiatały tutaj dzieci, które śpiewały te patriotyczne piosenki. Najstarsze zdjęcie z obchodów 1 maja, do jakiego udało nam się dotrzeć. 48 rok. Darek, trzymaj. Tak. Po środku zaraz pójdzie w obieg starosta Mieczysław Czerwiński w tym miejscu. Od lewej przewodniczący. W tym jasnym prochowcu. Sekretarz PZPR-u Józef Krzesiński, szef Urzędu Bezpieczeństwa Aleksander Omiljanowicz, o którym za moment nieco więcej. Mieczysław Czerwiński, o którym już mówiłem. Przedstawiciel PSL-u jeszcze wtedy. Kukowski, burmistrz Iławy, Leon Krzykalski, to ten pan tutaj. Tu burmistrzem. Komendant powiatowy Milicji Obywatelskiej Michał Kozarzewski i przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej Mieczysław Krajewski, od którego żony, już niestety nieżyjącej, dostałem właśnie te fotografie. Całość zdobi piękny, 10 lat temu. Piękny dywan z orzełkiem, przepraszam, bez korony. Proszę bardzo. Państwa, skoro w tym miejscu jesteśmy, to nie sposób nie dopuścić tego, żebyście się Państwo się odwrócili i patrzymy na budynek ulica Kościuszki 9. Państwa, był czas, że był to jeden z najbardziej smutnych, z najbardziej omijanych przez mieszkańców Iławy budynków, ponieważ tu mieścił się Urząd Bezpieczeństwa. Państwa, mam tylko niestety 9 sztuk takich książek. Ja bym prosił, żebyście Państwo odnaleźli w tych książkach stronę 25. Proszę bardzo. Książeczki są oczywiście te osoby, którym się uda. Jak pani dostała tą, to już nie ma tej. No. Bardzo proszę. Prowadzę. Proszę uprzejmie. Bardzo proszę. I prosiłbym, żebyśmy odszukali stronę 25, tak? Ty masz, nie? 25 strona. Proszę pokazać, jak gdyby osobom, które są i które nie widzą. Ja może jeszcze poproszę chwileczkę od pana, pożyczę tylko, dobra? Do oddania, takie pamiętam. Państwo, zobaczcie tutaj to. Tu jest ten budynek. Tak? 25 strona. Być może część z Państwa jeszcze go pamięta przed remontem w latach 70. On wyglądał całkiem ładny budynek, tak? I proszę Państwa, oddaję. I tu, moi drodzy Państwo, mieściła się siedziba Urzędu Bezpieczeństwa. Kochani, pani Monika też ten budynek pamięta, nie dlatego, żeby tam siedziała, bo rzeczywiście te piwnice, proszę Państwa, które tutaj z tego miejsca widać, to były miejsca, gdzie prymitywni, bo tacy byli potrzebni wtedy tej władzy, ludzie zajmowali się katowaniem i wymuszaniem czasami zeznań. Tu się, proszę Państwa, działy rzeczy okropne. Tu pani Monika jako 15-letnia dziewczynka, wtedy już dziewczyną musiała być, odbierała korespondencję, bo do tego budynku się wchodziło od frontu. Zresztą Państwo widzicie na tych zdjęciach, tak? Od frontu. Na pierwszym wysokim, na parterze wysokim odbierała korespondencję, bo proszę Państwa, była korespondencja i korespondencja tak zwana tajna. Ta, która wedle komunistów zagrażała jej władzy, była tu wydawana, nie na poczcie, tylko tu i roznoszona była do zakładów pracy. Pani Monika tutaj jako młoda pracownica WSS z POŁ-em taką korespondencję odbierała. Proszę Państwa, z tego co mówią ludzie, którzy przeszli tutaj przez tą siedzibę UB, przesłuchania, pobicia, łamanie palców, wybijanie zębów, wyrywanie paznokci, jak powiedział jeden pan, byli lepsi od gestapo. Proszę Państwa, jedna z iławianek tak wspomina. Byłam pracownicą jednego z iławskich urzędów. Nie wiem, kto doniósł na mnie, ale zostałam zatrzymana, przesłuchiwana, bym zmiękła, trzymali mnie w piwnicy, po kolana w wodzie, nawet nie mogłam siąść, musiałam stać. Państwa, krzyki, płacz przesłuchiwanych było nawet słuchać na ulicy. Nie kryli się z tym.
Ale proszę Państwa, była też taka jedna wesoła historia z tym związana. Mianowicie tu, gdzie mamy ten budynek garnitury marynarki, stał też barak. Albo to jest ten barak, nie wiemy dokładnie. I tam, jak już nie mieli miejsca, żeby przetrzymywać tych więźniów, to zamykano ich tam. I Państwa, trafił się jeden spryciarz, który gdy tam trafił, zostawili go na noc, to on w nocy rozebrał elegancko piec, rozebrał przewód kominowy i wylazł, kominem im wziął i uciekł. To taki drobiazg, tak? Państwa, na pewno tu, do tego budynku trafiali wszyscy, którzy byli ofiarami, wszyscy Ukraińcy, którzy byli ofiarami akcji Wisła. Tu oni przechodzili przez takie sito, tu były dokładne rozpytywania, pobicia, gdy się komuś coś nie podobało. Tu trafiali mężczyźni, którzy głównie byli ofiarami akcji Wisła. Państwa, tak nie wiemy dokładnie, jaka była rola terenów, które są tam, gdzie mamy budynki na ulicy Kościuszki 13. Niektórzy ławianie mówią, że ogrody, które były tam za czasów pana Czyżowskiego, wcześniej jeszcze przez pana Eigerta, one, proszę Państwa, były miejscem, gdzie w tajemnicy chowano zwłoki osób, które nie przetrzymały tych przesłuchań. Proszę Państwa, wszechwładza Urzędu Bezpieczeństwa była tak straszna, że rodzinom po prostu mówiono, że ich tu nie ma, nikogo wypuściliśmy, a w tajemnicy chowano. I no nie, proszę Państwa, to są tylko zasłyszane rzeczy. Powtarzam, to nie są sprawdzone rzeczy, że pan Czyżowski otrzymał te tereny do zagospodarowania jako, bo tam oczywiście przed wojną były już też tereny, gdzie były ogrody, ale on miał mieć buźkę na kłódkę, gdyby coś znalazł. Gdyby coś znalazł, to miał być cichosza, to nie miało być nagłaśniane. A czy jakieś badania tam były bardzo sprawdzone? Podobno, gdy te bloki stawiano, ktoś tam coś znalazł, jakieś szkielety, ale robotnicy nie chcieli mieć w związku z tym z kłopotów, sunięto to dalej i tak się to wszystko zakończyło. Proszę Państwa, w ciekawej pozycji, jaką jest wspomnienia niemieckiego lekarza Hansa Lendorfa, też są wspomniane historie o jego pobycie tutaj. Podobno zachorował jeden. To może Michał to przeczytać, dobrze? To posłuchajmy. A ja, zanim Darek odczyta, tu jest drugi. Znamy nazwiska szefów Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa. Od już 24 maja pierwszy szef Urzędu Bezpieczeństwa pojawił się w Iławie. Nazywał się Bazylii Maksymiuk, czyli tydzień przed objęciem funkcji burmistrza przez Grabowskiego. On był do sierpnia 45 roku, później Stefan Borecki, Józef Kraska, Władysław Traczyk, Józef Goła, Aleksander Omilianowicz, którego Państwo tam mieli na zdjęciu. Ciekawostka jest taka, że Omilianowicz zmarł dopiero bodajże w 2006 roku w więzieniu w Warczewie. Został skazany dostał wyrok za znęcanie się też, za wydanie żołnierzy Armii Krajowej i zmarł dopiero w Warczewie w 2006 bodajże roku. Kazimierz Burzyński, Henryk Krupiński, Stefan Szlachcic i do października 55 roku Edward Beśka. Proszę Państwa, bardzo wielu ubeków, którzy tutaj pełnili służbę, słynęło z wyjątkowego okrucieństwa. Byli to ludzie, których takim głównym pokazywaniem się było bicie. Było bicie, było znęcanie się nad tymi osobami, które tutaj były osadzone i to już w zasadzie dwa ostatnie zdania na temat tego budynku. Nawet niektórzy mieszkańcy, którzy później zamieszkali tutaj, gdy budynek był wyremontowany, mówili, że w piwnicach do dzisiaj jeszcze są kotwy, do których były przywiązywane te osoby, a na niektórych ścianach jeszcze w latach 70. czy jeszcze później były ślady krwi. Panie Mojko, cóż ten pan chciał? Posłuchać. A posłuchać tylko. No i silnika nie wyłączył, to ja mu silnik był. Aha. Okej.
To może Michał przy okazji jeszcze, bo już mamy tak czas nas goni, a jeszcze mamy kawałeczek do przejścia. Zapraszam Państwa. Ja mam dla Państwa no, taką informację, którą jedną przekaże tutaj kolega Grzesiu Gerych, iławski numizmatyk. Taką dla Państwa propozycję. Proszę bardzo, Grzesiu nawet może to puści, żeby wróciło, tak? To ma być gdzieś, będzie w sprzedaży, w informacji turystycznej, gdzieś za 1,5–2 tygodnie. Państwa, z okazji 715-lecia Iławy władze samorządu iławskiego wypuściły okolicznościowy medal, monetę na tę okoliczność. Natomiast ja mam jeszcze do pokazania, przepraszam, że tylko do pokazania, również publikację, której, no powiedzmy, byłem, powiedzmy, jakiś tam współautorem. Album 715-lecia Iławy. I proszę Państwa, tu w tym albumie mamy najpiękniejsze zdjęcia Iławy z opisami. Podejdzie Pani bliżej, bo słoneczko Pani świeci. Nic nie widać. Najpiękniejsze zdjęcia Iławy. Jest tu między innymi panorama, którą, o, ta jest też piękna panorama, o. One są z opisami, co te, co te obiekty, gdzie one się znajdują. Jest między innymi, o, tutaj zdjęcie kościoła, który został rozebrany w 70-tych, w 60-tych, na początku lat 60-tych. I tu jest, no, moje ulubione zdjęcie, starówka. Zdjęcie bardzo ostre. Naprzeciwko ściana to która jest? Południowa, północna? Tu, gdzie tutaj mamy, no. Południowa? Tu, gdzie był Peweks. Po prawej, tak? No, to jest na ten. O, Państwa, i tutaj jeszcze, pozwólcie Państwo, dosłownie jeszcze chwileczkę odnajdę Państwu zdjęcie, które jest jednym, o, tutaj też panorama i ławy. Naprawdę warto, Państwa, tę książkę można będzie kupić w informacji turystycznej. Już można. 40 zł. Już kupiłaś, tak? Mhm. 40 zł. 40 zł, jak książka kosztuje. Nie, nie dał mi Dawid nic. Proszę bardzo. Takie piękne zdjęcia. My już zaczynamy. I ostatnie moje. Darek, będziemy się przesunąć, bo Państwo chcą do samochodu. Nie? A Państwo chcą do samochodu wejść. Matko jedyna, przepraszam. Pani mi jeszcze z plecakiem odjechała. Zobaczcie Państwo, tu jest prześliczne zdjęcie. Jedyne zdjęcie, które na tej panoramie Iławy mamy. Nie jedyne. Wiatrak. No dobra, tu w tej książce nie ma. Wiatrak, proszę Państwa, tu mamy ten wiatrak, gdzie ja trzymam, o, zobaczcie Państwo, tu. Wiatrak, który prawdopodobnie był na wysokości, gdzie mamy teraz Grand Hotel. No dobra, nie, jeden z hoteli ławskich. Tak jest, okej. Okay. Państwo, a zatrzymaliśmy się tylko dlatego, żeby pokazać, że tu w tym miejscu była jedna niezwykle ważna instytucja, o której więcej powie koleżanka. Co to było? Oczywiście, biblioteka. Biblioteka dla dzieci. Na koleżankę wskazałem, ponieważ to... Pierwsza była tam. Pierwsza, tak, 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 tak. W tej willi. Natomiast tu mamy zdjęcia z otwarcia tej biblioteki. Dobra, może przejdziemy dalej. Dużo ludzi przychodzi. Chodźmy bliżej do troszkę. Dlaczego to w tym... To ci wie, dziś jest zamknięte. Dla nas otworzą. Promocję zrobią. Proszę Państwa, chcieliśmy powiedzieć jeszcze kilka zdań na temat iławskiego obiektu spalonego. Michał chciał powiedzieć na temat... O, dziękuję Panu. Przepraszam, czy bardzo odpoczyłem. Michał powie o moście. Dlaczego nie podchodzimy bliżej? Ano dlatego tam jest bardzo wąsko. No i byśmy pewnie się słabo słyszeli, chyba żebyśmy weszli na młynówkę, Michał. Na tą, na wyspę. To jeszcze zostaniemy przez chwilę, bo jeszcze ominęliśmy PDK. No, no, a no właśnie. Jeśli Państwo uczestniczyli w wycieczkach, czy to z historii, z cyklu Historia jednej ulicy, czy tych wcześniejszych jeszcze takich tematycznych, to kilka razy wspominaliśmy o powiatowym budynku Powiatowego Domu Kultury, który znajdował się mniej więcej na terenie dzisiejszej szkoły muzycznej. To jest ten budynek, to jest oryginalne zdjęcie, zaraz je puszczę.
Chciałbym zwrócić uwagę na jeden charakterystyczny szczegół. Napis wymalowany białą farbą w języku rosyjskim. Dobro pożałować. To jest jeden z napisów, jedna z informacji mówiąca żołnierzom Armii Czerwonej, żeby tego budynku nie ruszać, nie palić i nie plądrować. Większość budynków, które znajdowały się przy ulicy Kościuszki, przy ulicy Niepodległości, czyli przy dawnej ulicy Głównej, dawnej ulicy Stalina, właśnie takie napisy miała wymalowane. I tutaj na tym jedynym zdjęciu udało się właśnie uchwycić. Co tam się znajdowało zaraz po wojnie? We wspomnieniach i ławianki, proszę, można obejrzeć. Gerdy Buczkowskiej z domu Feyerabend wynika, ona została schwytana przez żołnierzy Armii Czerwonej i trafiła właśnie z rodziną do tego budynku, była przytrzymywana w piwnicy. Zaraz po wojnie znajdowało się tam takie więzienie przejściowe, areszt przejściowy dla schwytanej na terenie Iławy ludności cywilnej. Później z kolei znajdował się tam szpital dla oficerów Armii Czerwonej. Następnie taki lazaret typowy dla oficerów Armii Czerwonej. Następnie wykorzystywany był ten budynek na potrzeby zarządu miejskiego. Tam odbywały się pierwsze sesje Miejskiej Rady Narodowej, większe spotkania. No i później już wiemy, była to siedziba Powiatowego Domu Kultury. Tak, a kto mi powie, proszę Państwa, kto pamięta, gdzie był pierwszy Dom Kultury w Iławie? Za młody jest. Tutaj na Kościuszki? Państwa, na ulicy Jagiellończyka, tam gdzie mamy teraz Bibliotekę Miejską. W tej dużej sali były występy. Tak, tam to był pierwszy później tutaj został przeniesiony. Państwa, mijaliśmy oczywiście też budynki, gdzie mieściły się koszary. Koszary marszałka Hindenburga. Natomiast, Państwa, tu jest jeszcze jedna ciekawostka. Siedziba Miejskiej Rady Narodowej, a później też biblioteki, a jeszcze wcześniej to ten budynek jest za budynkiem Milicji Obywatelskiej. Gdzie, no tak. Państwa, kto tu odbierał paszport? Ja. Państwo, tak, tutaj były żeby po prostu nikt nie zgubił w domu. Tak. To Milicja Obywatelska tutaj trzymała. I tutaj do... Tak jak dzisiaj przedsiębiorcy umowy o pracę przytrzymują w swoich biurkach. A, no to tego nie wiedziałem, że tak się dzieje, tak się działo. No później przez krótki okres jeszcze siedziba policji, bo chyba tak było, prawda, panie komendancie? A pierwsza... Ale w tym budynku. Ale w tym budynku. Panie Darku, śledzą nas. A pierwsza siedziba Milicji Obywatelskiej znajdowała się przy dzisiejszej ulicy Grunwaldzkiej, wtedy przy ulicy Pocztowej, w miejscu, gdzie dzisiaj jest tej istniejącej kamienicy apteka na dole. To tam była Milicja Obywatelska pierwsza, a po drugiej stronie ulicy była pierwsza poczta, której organizatorem był Wiesław Żyliński. Darek, idziemy tam dalej? Tak jak Michał mówił, o godzinie 16 ma zacząć padać, zostało za 3 czy za 7 minut. I chyba Michał miał rację. Nie będzie panu. Natomiast, Państwa, jeszcze kilka może zdań na temat tego młyna. Państwa, z tego co pisze Józef Kaufmann w historii Ławy z 1905 roku, to był pierwszy budynek murowany, albo przynajmniej w części murowany, jaki był na terenie miasta Iławy. Akt lokacyjny z 1305 roku wymienia ten budynek jako element granicy miasta. Czyli jeszcze przed lokacją 1305 roku budynek prawdopodobnie już istniał. Krzyżacy, proszę Państwa, byli niezwykle mądrymi ludźmi, dlatego wiedzieli, że z tego będzie kasa. Więc żeby ściągać pieniądze z opłaty za mielenie zboża, oczywiście bardzo zabiegali o to, żeby nikt w domu nie miał żarna czy innych rzeczy. Po prostu był monopol zakonu na mielenie tutaj zboża. Był to nie jeden, a drugi młyn w Iławie, ponieważ drugi na terenie należącym do miasta, może tak, był na rzece Iławce w okolicach Dziarnówka. Natomiast ten młyn, proszę Państwa, który ma taką smutną, taką dramatyczną historię, ostatnich lat, kiedy to wielokrotnie przypadkowo albo i nie płonie, Państwa, ta
Pożary niestety nie były jego, te pożary, które mamy współcześnie, nie były pożarami, które go trawiły dopiero teraz. Mamy informację z książki pana Kaufmana, że już w roku 1520 młyn w Iławie spłonął całkowicie i przez ponad 40 lat do niczego się kompletnie nie nadawał. Później go odnowiono. Oczywiście, proszę Państwa, jest to młyn, który był zasilany wodą płynącej rzeki Ławki, a bardziej precyzyjnie rzeki Młynówki, która jest, jak Państwo widzicie, taką odnogą. Czyli płynęła rzeka, Krzyżacy najpierw zbudowali młyn, a później dopiero idealnie do niego doprowadzili wodę z tej odnogi właśnie rzeki i Ławki. I Państwa, i rzeczywiście do końca wieku XIX poziom wody był taki, że można było poruszać żarna przy pomocy nurtu i ławki. Co prawda nie zawsze tak było. I są dwie legendy o iławskim młynie, która jedna mówi, że jeden z młynarzy na tyle się wkurzył, że ta woda w Iławce jest taka pryśna, że nawet poszedł na pakt z diabłem, żeby, ale będzie pewno jeszcze czas o iławskich legendach, żeby taką zbudować alternatywny młyn do tego na rzece Iławce. I tu, gdzie mamy niedługo rozebrany pewno będzie wielką żuławę, tam stał młyn na poruszany wiatrem. Robota się kończyła, młynarz nie dotrzymał warunków umowy i diabeł ten młyn rozwalił. Proszę Państwa, był niezwykle ważny ten młyn, ponieważ on stanowił o Iławie i dopiero, proszę Państwa, w latach 30. XX wieku młyn został wyposażony w młyn elektryczny i od lat 30. miał konkurencję młyn Zwillenberga, tam gdzie ci mamy spichlerz. I dopiero lata 90., początek lat 90., koniec lat 80. przyjmuje to prywatny inwestor. I ten napis, który Państwo tu widzicie, kto wie, co tam jest napisane? Młyn, jak się nazywa? Młyn Edwarda. Edwarda. Edwarda, to pani była. To pani była, tak jest. Pani, tak, młyn Edwarda, to od imienia kobiety. No i tu tak nieskromnie powiem, że ten napis mój tatuś tam popełnił. Tak, mój tata ten napis zrobił. Trzyma się jeszcze całkiem nieźle. No my będziemy mieli, mamy w zasadzie jako miasto wielki kłopot z tą budowlą, ponieważ to jest własność prywatna. No i ten pan chyba się nie odzywał do nas, Michał, po tym pożarze. Wiemy, że jest decyzja konserwatora, żeby tak rozebrać tę górną część całkowicie. Najwyższą kondygnację, tak? Tak, tę najwyższą kondygnację. Michał, dwa zdania temat mostu. A młynówkę zasypać, tak? No pewnie nie. No jak nie, powiedz. Nie wiemy jeszcze dokładnie. No to gdzie zasypać? No bo śmierdzi, kurde. No raczej no, należałoby ją pogłębić i udrożnić. No to trzeba by przepust zrobić. Rok 1948, most, który Państwo widzą tam w dole, zostaje przebudowany, on był częściowo drewniany, teraz staje się murowany i to jest zdjęcie z uroczystości otwarcia. Ten sam skład, który tam stał na 1 maja wcześniej, na święto 1 maja, przemawia akurat starosta Mieczysław Czerwiński, Aleksandro Milianowicza Państwo już poznają, no i ten człowiek tutaj to burmistrz Iławy z tamtego czasu, Leon Krzykalski. Te budynki w tle to budynki jeszcze tutaj, prawdopodobnie te, tylko jeszcze z dachem dwuspadowym przed rozbiórką tej górnej części, górnej kondygnacji. Puszczam w obieg, bardzo interesujące zdjęcie. Kończymy. Proszę Państwa, tradycyjnie nie powiemy Państwu, kiedy będzie następna wycieczka, bo dokładnie nie znamy tego, nie znamy czasu. Pewno w wakacje już się nie spotkamy, natomiast zapraszamy Państwa już na cykl wycieczek już regularnych od września tego roku, gdzie będziemy cały czas opowiadać, świętować, mówić o tych trudnych początkach miasta, o tym, co się działo w latach 40., 50., 60. czy 70. Na pewno miejscem takich spotkań będzie Iławski Szpital, podejdziemy sobie pod Iławski Zakład Karny, pod inne ciekawe obiekty, gdzie przybliżymy Państwu nie czasy, jak to mówią, za Niemca jak było, tylko te czasy, jak już czasy najpierw tego nie zawsze fajnego PRL-u i tego, co było jeszcze później.
Dziękujemy Państwu za udział. Pięknie Państwu dziękujemy. I do zobaczenia za miesiąc. Znaczy, i kochani, za jakiś czas. I kochani, w informacji turystycznej książka i również te monety. Do zobaczenia Państwu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pierwszy raz spontanicznie.